Arkadiusz Błaszczyk, druga część magazynu sportowego. Witamy ponownie wspólnie z Tomaszem Sokołowskim i pędzimy dalej. W tej części naszymi gośćmi mają być prezes Wisły Płock, pan Jacek Kruszewski oraz Iwica Brdoliak, były kapitan Legii Warszawa. Miejmy nadzieję, że będziemy mieć za chwilę połączenie. Tomku, chwilę na temat tego, co padło w pierwszej części. Naszym gościem był Jacek Bednarz. No i tego niesamowitego finiszu po mistrzostwo. Jak wspomniałeś, pierwsza kolejka tej rundy finałowej i od razu mecze na szczycie, czyli Legia zagra z trzecim Śląskiem, Piast z czwartym Lechem Poznań. Taka faktycznie próba sił dla tych największych faworytów. Tak, i Śląsk dobrze tutaj się odnalazł z tym, mówię, po pandemii czasie. Tak samo i Lech zaczyna po przegranej właśnie z Legią. Lech zaczyna też łapać wiatr. Nieduże różnice, mówię tutaj, jeżeli chcą gonić tutaj, nawet walczyć o wyższe lokaty, mam na myśli tutaj Śląsk i Lecha, o co będą tak naprawdę walczyć, bo między, jak już spojrzymy w tabelę, między trzecią drużyną a ósmą tylko 6 punktów różnicy i tak naprawdę każdy mecz, nawet potknięcie może dużo zmienić w tabeli i będziemy mądrzejsi, tak, czy Legia po tej niespodziewanej, można powiedzieć, porażce w Zabrzu się podniesie, czy tu Piast będzie dalej na tej drodze jakby deptał Legii, czy właśnie Lech pokrzyżuje te plany. Zapowiada się interesująca kolejka. Tak, jeszcze patrząc przekrojowo na całą tabelę, od jakiegoś czasu już wiemy, kto zagra w tej grupie mistrzowskiej, kto w tej spadkowej, kto będzie bronił się przed spadkiem. Czy kogoś tej górnej połówce ci brakuje? Wiesz co, na pewno miał duże tutaj też aspiracje, można powiedzieć, o Rakowie Częstochowa jako Beniaminku, który no gdzieś po tej pandemii, gdzieś te punkty prowadząc, roztrwonił, no i nie udało im się nawet ta ostatnia wygrana, ale jak na Beniaminka mają 41 punktów, czyli ta granica 40 punktów złamana. Też Zagłębie dobrze weszło po pandemii, wygrywając na Pogoni, też na pewno miało tutaj chrapkę, żeby znaleźć się w tej ósemce, ale te straty z jesieni, no później nierówna gra, no nie pozwoliły, żeby się znaleźć w tej ósemce. Tomku, mamy już kolejnego gościa. Łączymy się nieco wcześniej niż planowaliśmy. Przy naszym telefonie już pan Jacek Kruszewski, prezes piłkarski Wisły Płock. Dzień dobry, panie prezesie. Dzień dobry, witam panu, witam państwa. Dzień dobry. Panie prezesie, zaczynamy rundę finałową Ekstraklasy. Wiśle Płock ostatecznie nie udało się załapać do tej grupy mistrzowskiej, 12 miejsce. Proszę powiedzieć, jak pan ocenia pozycję Wisły po tych 30 kolejkach? Na pewno z jednej strony nasza sytuacja jest znacznie lepsza niż przed rokiem, bo o tej porze mieliśmy 30 punktów po 30 kolejkach 2018-19 sezonu, więc tam była sytuacja nasza znacznie gorsza. Teraz jest tych punktów 38, jest spory dystans do pierwszego zespołu, który spada do pozycji spadkowej, czyli do Korony Kielce. Natomiast jest niedosyt, duży niedosyt, bo choćby te nasze ostatnie mecze, czyli przede wszystkim mecz w Białymstoku z Jagiellonią, gdzie prowadziliśmy 2-0 do 70 tam którejś minuty i ostatecznie mecz zremisowaliśmy, czy mecz na Krakowi, który również uważam, że powinniśmy wygrać, to są mecze, w których straciliśmy punkty, można powiedzieć, na własne życzenie i gdyby tych punktów, tak jak mówię, było co najmniej 4 więcej, to dzisiaj pewnie byśmy byli też w znacznie lepszej sytuacji, być może nawet awansowalibyśmy do tej ustępki, o której też panowie przed chwilą mówili, więc tak naprawdę można było coś więcej osiągnąć, ale summa summarum jesteśmy tu, gdzie jesteśmy i teraz trzeba jak najszybciej te punkty pozbierać i zapewnić sobie utrzymanie w Ekstraklasie, żeby nie było tej nerwówki takiej jak w poprzednim sezonie. Panie prezesie, Wisła to jedna z tych drużyn, które, no umówmy się, słabo weszły w ligę po tej długiej przerwie. 2 remisy, 2 porażki. Pana zdaniem, jaka przyczyna tych słabszych wyników? Tak, 2 remisy, 2 porażki. Natomiast jakbyśmy przeanalizowali te mecze, to tak powiedziałem, no graliśmy... No trochę szczęścia brakło, fakt, ale wyniki gdzieś świat, jak to mówią. Bardzo silnymi zespołami, które mają ambicje co najmniej pucharowe, Jagiellonia, Śląsk, Wrocław, Krakowia. Więc to byli silni rywale, z którymi absolutnie nie... I w tych meczach absolutnie nie byliśmy gorsi. W każdym z meczów prowadziliśmy i była kwestia utrzymania tego prowadzenia. Właśnie to jest znak zapytania. Dlaczego w każdym meczu potrafimy strzelać jako pierwsi bramki, przez dłuższy czas prowadzić i ostatecznie nie wygrywać meczów? To jest pytanie do trenerów, to jest pytanie do sztabu. Wydaje mi się, że
nie ma problemu z przygotowaniem fizycznym, natomiast gdzieś chyba jest problem mentalny, jak tracimy bramkę, to gdzieś nam się tutaj to wszystko sypie i nad tym pracowaliśmy przede wszystkim, żeby zespół wzmocnić psychicznie w tym momencie i żeby w końcu zacząć mecze wygrywać, bo faktycznie nie tylko po powrocie na boiska, ale w ogóle w tym roku nasze zdobycze punktowe nie wyglądają, mówiąc delikatnie, dobrze. Tak, jesteśmy w studiu z Tomaszem Sołkowskim, przypominam, który też ma kilka pytań, więc oddaję głos. Panie prezesie, pan powiedział o przygotowaniu fizycznym, a tak analizując z ostatniego meczu, taka pojawiła się rzecz. Zagranie na wolne pole, ja wiem, że końcówka spotkania i też kosztuje to sił i zawodnik Marybaszwili znalazł się na skrzydle i piłka na wolne pole, wydaje się, że powinien ruszyć, nawet jak nie masz czego, jak to się mówi. I w tym momencie nie ma rzutu rożnego także tutaj, tak. No mówię, taka sytuacja się zdarza, która nie powinna, mi się wydaje, zdarzyć absolutnie, się. Absolutnie, panie Tomku, zgadzam się. Byłem na meczu w Krakowie i widziałem to. Znaczy, ja widziałem jedną rzecz. Ja widziałem już w granicach 70 minuty, czyli trochę wcześniej, że Marybaszwili po prostu już stracił siły. Tak, że jest z nim bardzo poważny problem. Tam szliśmy z taką kontrą 4-3 bodajże i Dominik do niego zagrał piłką, on po prostu nie miał siły już dobiec i troszeczkę to mam pretensji do szkoleniowców, że nie zdjęli go z boiska, bo jest to już jest piłkarz o określonych możliwościach, on ma duże umiejętności, natomiast to przygotowanie fizyczne zawsze u tego Marybaszwilego gdzieś tam szwankowało i on po prostu był wcześniej do zmiany. Natomiast zgadzam się z jedną rzeczą, że powinien tutaj piłki pobiec, powinien ją nawet wybić gdzieś daleko. Czy nawet zrobić pressing, no to jest... Zrobić pressing, tak, na przeciwniku wywrzeć tę presję i pewnie byśmy tej sytuacji akurat uniknęli. Zgadzam się, tu akurat bardzo, bardzo dużo pretensji miałem zarazem do zawodnika, ale także mówię do szkoleniowców, którzy powinni wcześniej zareagować. Mieliśmy wszystkie zmiany jeszcze, mamy na ławce akurat kilku skrzydłowych, którzy mogli wejść i Marybaszwilego zastąpić. Dlatego kiepsko. Bolesna, bo jak to się mówi, bolesna nauczka za takie coś. No bolesna nauczka, ale strata dwóch punktów, bardzo, bardzo cennych być może punktów. Natomiast jeśli jesteśmy przy tym meczu z Krakowią, to my tak naprawdę już jak Krakowia wyrównała w końcówce, to my jeszcze mieliśmy sytuacje bramkowe. Czyli tutaj nie było jakby problemu z fizycznością na całego zespołu. Pojedynczy zawodnicy, tutaj właśnie wspomniany wcześniej Marybaszwili, gdzieś tam odcięło mu prąd, no i powinien po prostu być wcześniej zdjęty z boiska. To znaczy, ale jeżeli... też powinien pokazać charakter i powinien walczyć do końca. Ale jeszcze jest taka rzecz, on jest na tyle doświadczonym zawodnikiem, że też mogę podnieść rękę w górę i po prostu dałem siebie wszystko w danym momencie, czy to będzie 60 czy 70 minuta i to jest zrozumiałe, tak? No można mieć o to jeszcze pretensje do samego zawodnika. Tak, w 100% się zgadzam i tak jak powiedziałem, byłem bardzo, bardzo zniesmaczony całą tą sytuacją, zwłaszcza, że obserwowałem ją z trybun stadionu Krakowi i widziałem, że on po prostu już robi bokami i powinniśmy zareagować wcześniej, ale on też nie powinien tak się zachowywać, jak się zachował. Tak, panie prezesie, w tym tygodniu ważna informacja, 7 piłkarzy podpisało aneksy do kontraktów, no i dzięki temu zostaną z wami do 30 lipca, między innymi Dominik Furman, z klubem żegna się za to Tomasz Dene. Trudne to były rozmowy? Nie, to nie były trudne rozmowy, właściwie wszyscy zawodnicy chcieli u nas zostać, być może z kilkoma, którzy przedłużyli umowę na lipiec, jeszcze przedłużymy na kolejny sezon. Tomasz Dene podjął taką decyzję, że już chce odejść z dniem 1 lipca, ma jakiś klub, w którym już chce zacząć trenować, czy też testować się, więc nie robimy mu tutaj żadnych problemów. Mamy w tej chwili Krzysztofa Kamińskiego, który wszedł między słupki przed kilkoma tygodniami, wygląda dobrze, jest Bartek Żynel ewentualnie. Mamy też trzeciego młodego bramkarza, który będzie w kadrze. Tomasowi oczywiście podziękujemy za te lata. Były dobre i gorsze momenty. Na pewno pokazał się z bardzo ciekawej strony. Nie była to postać, która nie wzbudzała zainteresowania, można tak ogólnie powiedzieć. Panie prezesie, ale to też pokazuje, że ewentualnie te kontrakty, te aneksy do umów, to pokazuje ilu osobom, tak można powiedzieć, 1/3 może tej szerokiej kadry, że tutaj macie troszeczkę, możecie mieć problem, tak? W tym momencie. Może tak naprawdę z tych piłkarzy, z którymi przedłużyliśmy na lipiec, to głównie zależy nam na zatrzymaniu Dominika Furmana.
Oczywiście jest jeszcze na przykład Mikołaj Kwietniewski, który był wypożyczony z Legii na ten sezon i być może będziemy chcieli, żeby został z nami na sezon kolejny. To też nie jest, Michał Marcjanik to jest zawodnik, który jest do nas wypożyczony z Empoli. Zwróciliśmy się do klubu włoskiego o przedłużenie tego wypożyczenia, ewentualnie transfer definitywny, nie mamy jeszcze decyzji Włochów, także na pewno z kilkoma piłkarzami się pożegnamy i jest to wszystko zaplanowane, to nie jest tak, że nagle nam po prostu zespół zostanie zupełnie rozbity. Tak jak powiedziałem, głównie Dominik Furman, Michał Marcjanik, Mikołaj Kwietniewski, to jest kilku tych piłkarzy, z którymi chcielibyśmy przedłużyć umowy na kolejny sezon. Tak, a jeśli chodzi o Dominika, to bliżej mu w tym momencie, czy dalej do Płocka? To ciężko powiedzieć, cała ta sytuacja związana z pandemią spowodowała, że gdzieś tutaj ten rynek transferowy zamarł i on nie ma, z tego co wiem, żadnych konkretnych w tej chwili ofert, ale zdecydowanie jest skłonny mimo wszystko zmienić przede wszystkim kraj, pojechać do ligi, gdzie zarobi większe pieniądze. Myślę, że w tej chwili tu o to chodzi. Także w tej chwili szanse na jego pozostanie w klubie są coraz mniejsze, jeszcze tego tematu nie zamykamy. Zawsze dla Dominika miejsce będzie. Jest to bardzo ważna postać. Wielokrotnie nam pomógł. Bardzo, bardzo ważny piłkarz dla nas i myślę, że jakaś szansa jeszcze jest, natomiast ja ją oceniam już na niewielką. Panie prezesie, ostatnio się pojawiła taki transfer last minute, tylko że nie do Wisły Płoc, tylko do Ligi Okręgowej, Sławka Peszki, i też się mówiło o was, że ewentualnie on na zakończenie jakby kariery tej bogatej będzie chciał u was to zakończyć, ale jednak nie doszło do transferu. Tak, wypowiedział się w Gazecie Krakowskiej, że bardzo chciał w Płocku skończyć karierę, ale nie wyszło. To dlaczego nie chcieliście go? No to była taka dosyć trudna decyzja. Rozmawialiśmy o tym, można powiedzieć, trzydrogowo. Trener, dyrektor sportowy oraz zarząd. Tutaj nie chcę też się wdawać w jakieś szczegóły. Ostatecznie podjęliśmy wspólnie decyzję, że w tym momencie już ze Sławka nie skorzystamy i ja bardzo tego piłkarza cenię. Znam go nawet, bo przecież pamiętam, jak grał u nas jeszcze wcześniej, jak się promował, jak wychodził z Wisły w świat. No, natomiast na dzisiaj podjęliśmy taką decyzję, że nie będziemy szli w tym kierunku, chociaż nie wykluczam, że być może jeszcze stanie się tak, że Sławek u nas tę karierę skończy. Na dzisiaj decyzja była taka, że nie będziemy korzystali z jego usług w tym momencie. Tak mówiło się też. Była to decyzja jakby jednoosobowa dyrektora Jóźwiaka, że dyrektor go nie chciał, że miał jakieś do niego pretensje. Nie, to myślę, że to absolutnie nie było tak. To dementujemy w takim razie. Dementujemy. Tak, bo on tam wspomniał faktycznie w wywiadzie, że trener był wstępnie na tak, ale dyrektor sportowy na nie, czyli nie do końca, mówi pan, tak to wyglądało. Nie, to nie było tak. To było, mówię, no, bardzo, bardzo mocno przemyślana decyzja, wszystkie za i przeciw były brane pod uwagę. No, dzisiaj stwierdziliśmy, że mamy na tyle szeroką kadrę, że no, sprowadzanie dzisiaj Sławka, zwłaszcza, że bardzo długo nie grał, byłoby w tym momencie niewskazane dla klubu. Jeszcze, panie prezesie, pytanie o jeden kontrakt. Przedłużyliście w maju umowę z trenerem Sobolewskim. Już pewne w takim razie możemy to traktować za pewnik, że zostaje z wami na kolejny sezon, czy jednak będzie weryfikacja po tym sezonie, jak wyniki, czy was satysfakcjonuje to, co osiągnęliście? Nie. W tym momencie, jeśli tylko trzymamy się w lidze, to kontrakt będzie obowiązywał. Nie daj Boże spadku, jakby się zdarzyła taka... To wtedy kontrakt nie będzie nowy obowiązywał. No, trener Sobolewski jest bardzo młodym szkoleniowcem, jeszcze się uczy, jeszcze dużo doświadczenia trenerskiego musi nabrać, ale my jesteśmy z jego pracy na dzisiaj zadowoleni i wiedzieliśmy, że może być trudno go utrzymać na kolejny sezon, dlatego tak wcześnie podjęliśmy decyzję o rozmowach i cieszymy się, że udało się je sfinalizować. Tak, czyli decyzja w takim trudnym czasie o przedłużeniu, trochę takie uprzedzenie rywali, którzy gdzieś tam być może próbowali wam go przechwycić. Tak, no chcieliśmy też uniknąć sytuacji z poprzednich sezonów, kiedy musieliśmy tych trenerów szukać momentami bardzo... Bardzo mało było czasu na to w momencie, kiedy odchodził trener Ojrzyński, więc wcześniej odchodził przecież trener Kaczmarek, musieliśmy zmieniać trenera, Dariusza Dźwigały na innego. No to były bardzo nerwowe sytuacje, bo
podejście takie, że trener jest dłużej w klubie i ma możliwość pracy, wprowadzania swoich pomysłów i zna już klub, zna zespół, jest dla nas optymalne i poszliśmy w tym kierunku, żeby temu młodemu szkoleniowcowi dać szansę dalszej pracy z nami. Tak jak powiedziałem, nie było to łatwe, bo myślę, że trener Sobolewski miał inne opcje, inne propozycje, takie przynajmniej mam wrażenie w rozmowach, które z nim prowadziliśmy. Mm-hmm. Ale ostatecznie zdecydował się jeszcze na minimum rok z Płockiem związać i oby teraz jak najszybciej uspokoić sytuację i myśleć już o nowym sezonie, bo za chwilę przez ten nowy sezon również będzie startował. Tak, Wisła, tak się złożyło, będzie bronić się przed spadkiem, ale macie w zapasie 8 punktów nad tą strefą spadkową. Na ile duży spokój daje to panu przed tą rundą finałową? No na pewno pewien spokój jest, tak jak powiedziałem, rok temu mieliśmy 30 punktów i tylko punkt przewagi nad Arką, która była za nami na pierwszym miejscu spadkowym. Teraz tych punktów jest znacznie więcej, ale to nie jest żaden taki wielki komfort, bo pamiętamy sytuację sprzed kilku lat, gdzie Podbeskidzie miało chyba jeszcze większą przewagę nad strefą spadkową, było tuż pod ósemką, bo też na 9 miejscu. I z tej ligi spadło. Rok temu Legia Warszawa miała bardzo dużą przewagę nad Piastem i nie zdobyła Mistrzostwa Polski, więc tutaj się jeszcze może wszystko wydarzyć i trzeba być bardzo czujnym, zacząć wygrywać mecze. Pierwszy taki mecz przed nami już w sobotę, goniąca gdzieś nas Arka, która ma jeszcze większą do nas stratę niż Korona Kielce, ale dla Korony to są mecze o wszystko. Każdy mecz będzie meczem o wszystko. U nich potknięcie będzie się wiązało z tym, że szanse będą schodziły do minimum. My pewien komfort mamy, natomiast to jest 8 punktów, a do zdobycia jest 21, więc tutaj nie ma mowy o żadnym rozprężeniu. Jest pewien spokój znacznie większy niż w poprzednim sezonie, ale mimo wszystko koncentracja i ja mówię, wierzę, że w ciągu tego najbliższego tygodnia, tych 8 dni, gdzie gramy 3 mecze, Arka, potem jedziemy do Krakowa i przyjeżdża do nas Łódzki Klub Sportowy, że w tym czasie zapewnimy sobie już praktycznie utrzymanie. Panie prezesie, jeszcze takie mam pytanie. A jak wygląda sytuacja tutaj z prezesem, czyli z panem? Na tą chwilę. Tak wygląda, że w dalszym ciągu jestem prezesem Wisły Płock. Oczywiście jakieś medialne informacje się pojawiają. Zupełnie niepotrzebnie i zupełnie jest to słabe i jest to takie trochę destrukcyjne, bo docierają do zespołu, docierają te informacje do trenera. No nie jest to nic przyjemnego. Ja powiem tylko tyle, że 8 lat mojej pracy w Wiśle minęło. Przejmowałem klub w drugiej lidze. Szykowaliśmy się 8 lat temu do meczu z Unią Tarnów w grupie wschodniej drugiej ligi. Dzisiaj jesteśmy w Ekstraklasie, czwarty z rzędu sezon i za chwilę będzie budowany stadion. Klub wygląda zupełnie inaczej niż wtedy, kiedy go przejmowałem i mimo, że popełniłem sporo błędów na pewno w czasie swojej prezesury, to mimo wszystko jestem bardzo, bardzo zadowolony z tego, co się udało w Polsku osiągnąć. Jeszcze jak powstanie stadion, będziemy mogli mówić o czymś więcej niż tylko walce o ligowy byt. Także właścicielem klubu jest miasto Płock, ma wszelkie prawa do oceny prezesa, zarządu, tego jak funkcjonuje klub. Jeżeli prezydent uzna, że mój czas się w klubie skończył, no to tak będzie. Na dzisiaj pracuję i będę pracował do ostatniego dnia. Walne zebranie wspólników spółki Wisła Płock przewidywane jest na koniec lipca, więc wtedy będą jakby te ostateczne decyzje podejmowane. Na koniec jeszcze, panie prezesie, jedno pytanie. Wspomniał pan o stadionie, o kibicach. No tak się składa, że w tej kolejce na trybunach ponownie będą mogli zasiąść kibice, oczywiście w ograniczonej liczbie. Jak przygotowuje się na to Wisła Płock? Tak, 25% udostępnianych trybun przez nas, czyli tak naprawdę jedna trybuna, bo na jednej już się rozpoczął remont, demontaż krzesełek, więc tylko jedna trybuna jest dostępna, no i 25% na tej jednej trybunie, więc karnetowicze plus tam kilku sponsorów, że tak powiem, czy tam kilkunastu sponsorów, którzy zdecydowali się na ten mecz przyjść, będą mogli wejść na stadion. Mała pula biletów przeznaczona jest do sprzedaży, bo
bo przeznaczyliśmy też dla Stowarzyszenia Kibiców jakby te zagwarantowane bilety dla tych naszych najbardziej zagorzałych fanów, wyjazdowiczów, tych, co prowadzą doping. No i mamy wszystkie zgody, możemy jutro kibiców puścić w tej bardzo, bardzo ograniczonej liczbie i rozegrać mecz z Arką już, mam nadzieję, w trochę bardziej piłkarskiej atmosferze niż to było dotychczas, bo te mecze czasowe to były tak jak sparingi. Na pewno piłkarzom też bardzo trudno się w takich warunkach gra. Panie prezesie, serdecznie dziękuję za rozmowę. Powodzenia w jutrzejszym meczu, no i obiecuję odezwać się po sezonie, żeby już tak na spokojnie podsumować. Mam nadzieję, tak, że będzie do tego okazja. Wszystkiego dobrego, dobrego weekendu. Pozdrawiam serdecznie. Również wszystkiego dobrego. Informacje jeszcze dla naszych słuchaczy. Co prawda mieliśmy w planach w tej części połączyć się jeszcze z Iwicą Brdoliakiem. To się niestety nie uda. Postaramy się nadrobić w przyszłym tygodniu w magazynie sportowym. A Tomku, skoro mamy jeszcze chwilę, to skomentujmy słowa pana prezesa. Wisła Płock faktycznie jeden z tych zespołów, które po tej długiej przerwie trochę nie dojechały. Może nie tyle z formą, ile z wynikami, bo faktycznie dwie porażki, dwa remisy. No zdecydowanie nie jest to jednak ekipa, która gdzieś tam powinna drżeć o utrzymanie, patrząc na to, jak się prezentuje w ostatnich meczach. No na pewno, ale też pan prezes przypomniał tutaj przypadek pod Beskidzia, czy nawet Legii wspominając i wie, zaczyna się teraz walka być albo nie być. Ta przewaga punktowa tych 8 punktów nad Koroną na pewno jest ten kapitał, ale nie możesz. Już w tym pierwszym spotkaniu grają, jutro grają z Arką Gdynia. No to jest dla Arki, no to już jest na noże, czyli tam już może się wszystko wydarzyć. Jeżeli Wisła Płock prowadzi, to nie może sobie, tak jak właśnie w meczu z Jagiellonią czy w meczu z Krakowią, pozwolić, żeby wypuścić to, bo później będzie się robiło nerwowo i wtedy już głowa nie funkcjonuje tak jak należy, ale ten kapitał no, jest dosyć znaczący i nie oni muszą się martwić, tylko to, co jest za nimi. Tak, Wisła, Arka Gdynia pewnie wyjdzie na ten mecz z nożami w zębach. No, a dla Wisły też jest arcyważny sprawdzian i ewentualne zwycięstwo to duży spokój w tej walce o utrzymanie. Przypomnijmy, w ten weekend początek rundy finałowej, podsumowanie 31. kolejki w poniedziałek w magazynie sportowym, na który zapraszam w imieniu Łukasza Starowiejskiego, a my słyszymy się w następny piątek tuż po 9:00 z Tomaszem Sokołowskim oczywiście. Dzięki wielkie, Tomku, za dziś. Dziękuję, dobrego dnia. Arkadiusz Błaszczyk, dziękuję za dzisiejszą audycję. Dobrego weekendu i do usłyszenia.